Witam was w kolejnym odcinku z zadań Zaprzysiężony. Więc we wczorajszej aktualizacji do gry dodana została czwarta część zadań Zaprzysiężonych. Są to... ta część składa się z dwóch zadań, jak możemy zobaczyć. I za ich wykonanie otrzymujemy oczywiście expa oraz dostaniemy również ekran ładowania. I co ciekawe, to nie jest prawdopodobnie ostatnia część, gdyż mamy dodatkowe zadania, będą dostępne za 6 dni, 3 godziny i 14 minut. Czyli przed końcem sezonu możemy otrzymać jeszcze jedną część zadań. Jednakże dzisiaj skupiamy się na części czwartej. Więc mamy zadanie pierwsze, skontaktuj się ze strażnikiem Szczeliny Sztelanem. I mówi nam on, czas dokończyć to, co zaczęliśmy, przyjacielu. Czyli prawdopodobnie będziemy odpalać Szczelinobramę. Gramy se nową ekipaką, rycerzem Szczeliny. W temacie wszystko. I co? Ja odpalam grę i widzimy się już, jak będę na miejscu zadania. Okej, a więc jesteśmy już w grze i powoli zmierzamy do pierwszego znacznika. Znaczy no ogólnie do znacznika, gdzie porozmawiamy ze Sztelanem. I dowiemy się kolejnych, myślę, ciekawych rzeczy. Temat Szczeliny, może na temat tej tajemniczej postaci, która się z nim kontaktuje. A zobaczymy, co tam nam Sztelan powie. Bez testów ta brama może na stałe rozerwać rzeczywistość. Marzę, by powiedzieć czempionowi prawdę o bezkształtnym. Ale nie mogę. Wyślij współrzędne. Przed transmisją może trzeba będzie oczyścić drogę dla danych. Okej, to jest bardzo ciekawe. Sztelan wie, że Szczelinobrama jest niebezpieczna, ale nie może nie uruchomić jej. Bo jak wiemy, bezkształtny zagroził, że jeżeli Szczelinobrama pójdzie na nie, no to on wszystko zniszczy, naszą rzeczywistość. Dobra, więc musimy zacząć odszyfrowywać współrzędne Szczelinobramy. Mamy tutaj, na dole, no dobra. Ja wchodzę na górę. Zaraz tam zejdziemy. Pozbieram sobie bronię. Tutaj. Bardzo ciekawe to jest. Bo jednak... To bardziej jakby pokazuje, że Sztelan jest w pewnym sensie zmuszany do tego. Dobra. Okej, musimy teraz likwidować graczy. Czyli musimy znaleźć jakichś graczy i ich zlikwidować. To dobra. Weźmy... może być to. I... może weźmy to. Przynajmniej wiedzieć. Tu nikogo nie ma. Dobra, to oczywiście ja porobię teraz cięcia, żebyście nie musieli oglądać tej całej drogi. Widzimy się, kiedy znajdę wrogów i będziemy mogli przejść dalej.
Okej, udało nam się wykonać owe zadanie. Zabić trzech przeciwników. Na szczęście znaleźli się wszyscy obok siebie. Teraz musimy wrócić do laptopa, by otrzymać współrzędne szczelinobramy. Czyli wracamy się z powrotem. Okej, a więc jesteśmy z powrotem. Skoczmy i zostańmy współrzędne. I teraz musimy je wprowadzić w terminalu sterującym szczelinobramy, który jest tam. Okej, a więc jesteśmy już w kolejnej grze. I lecimy prowadzić współrzędne w terminal sterujący. I przy okazji wziąłem też, żeby wam pokazać nagrodę, tą dodatkową nagrodę z ekipy dla osób, które odebrały ekipakę z marca i z lutego, czyli ten miecz specjalny. Też wam przy okazji pokażę tak. A czemu nie? Go zobaczymy. Ale to najważniejsze, to wykonamy zadanie. Okej, lądujemy już powoli. Dobra. Zostałem trochę zaatakowany. O nie. Okej. O, mój miecz jest silniejszy. Nie chcę robić śnieżek, chcę go... Okej. Więc musimy ponownie skontaktować się ze strażnikiem szczeliny, szczelanym. Okej, już dobiegam do kolejnego holu paleniska. Wiemy się, co dalej. Czyli szczelan z jednej strony nie chce, żeby się to udało, ale nie ma wyjścia. Ponownie to samo. Okej, tu mamy trzy etapy. Okej, czyli znowu musimy się wrócić tam. Okej, omijamy walkę. Tak, oni się tam szczylają. A my lecimy odpalić szczelną bramę. I prawdopodobnie rozwalić wyspę. Okej. Znajdź naszego sabotażystę, kto może wymagać śledztwa. Porozmawiaj z Ivy, złą rycerką Julką, śnieżną sercą lub księżniczką Rosalią z rodu ryb. No dobra. Okej, więc jesteśmy już przy podzielicach. Porozmawiamy z Julką. Rycerką Julką, a w następnym meczu po prostu wyląduje w tej drugiej postaci. Ładny nawet ten miecz. Okej.
No dobra. Dobra, dowiedzmy się, o co chodzi. Nie masz dowodów na to, że dotknęłam szczelinno bramy. Żadnych. A nawet jeśli to co, wiesz, że zależy mi tylko na dobru wyspy. Okej. Czyli to nie ona prawdopodobnie. Więc w takim wypadku kto? Ja mam pewne podejrzenie, że to czasem nie będzie... Tutaj nie chodzi o tą... O Tosię. Aczkolwiek... Teraz nie wiem, bo Tosia mówiła coś, szczelino brama namierzyła naukowca, czyli musiała być ustawiona na rzeczywistość, w której naukowiec się znajduje. Czyli Tosia nie musiałaby w tym momencie nic zmieniać, chyba że w międzyczasie tamci coś zmienili. No nie wiem. Dobra, to... widzimy się w następnym meczu. No, widzimy się w następnym meczu, gdzie porozmawiamy sobie jeszcze z kimś, drugą postacią. Okej, więc witam was w kolejnym meczu, gdzie zakończymy już sobie to zadanie. I pomyślałem sobie, że patrząc na tą listę postaci, z którymi mamy porozmawiać, postanowiłem, że ostatnią postacią, z którą porozmawiamy, będzie Evie. Ponieważ Evie należy do Syndykatu Pokoju. A wiele wskazuje na to, że Syndykat Pokoju odegra ważną rolę w sezonie drugim, ze względu na zadania szyfru. Więc... może to ona jest tą sabotażystką. Zobaczmy. Lądujmy właśnie tutaj, gdzie ona się znajduje. Pozbierajmy rzeczy. Też raczej nikt nie przyleci. Ale na wszelki wypadek. Dobra. Dobra, wyjdź. Okej. Nawet nie tknęłam szczelino bramy, ale jeśli ktoś to zrobił, może był ku temu dobry powód. Muszę zająć się sprawami syndykatu. Utrzymuj pokój. Szczelino brama się destabilizuje. To może rozetrzeć całe niebiosa. A my nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Gwiazdy, dopomóżcie. Okej. To nie była Evie. A szczelino brama się destabilizuje. Wie co? Pojedziemy jeszcze na szczelino bramy. Spotkamy się na miejscu. Po prostu chcę zobaczyć, jak to tam wygląda i w ogóle. Więc powoli docieramy do szczelino bramy. Ojdź. Chodźmy. Aczkolwiek nie wygląda nic inaczej. No ale zobaczmy. Tutaj góry. Tutaj góry jeszcze. O czym tu? Dobra. Okej, czyli ona jest włączona. I tak się kręci. Możemy przez nią przejść. A wiadomo, nic się nie dzieje. No ciekawe, ciekawe.
Podobno ma być kilka faz tej szczelinobramy, a nawet gdzieś ma się pojawić szczelina na niebie. No, bardzo ciekawie. Okej, okay, a więc jesteśmy już w lobby i to jest nasza nagroda. Wejdź. I ekran wczytywania ikony wyspy, walcz z najlepszymi. No, mamy tu różne znane postacie. Przedmioty, bronie, bus, samolot. No, ciekawa nagroda jak za te zadania, ale okej. Okay. I to wszystko. No, dodatkowe zadania mają się pojawić za 6 dni. 2 godziny i 26 minut. No nie, może to być jeszcze na przykład część piąta, która będzie tak na ostatnią chwilę, bo to teoretycznie to wychodzi 7 marca, a sezon kończy się 8. A może się okaże, że nie ma już nic więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że może coś się jeszcze pojawi. I wtedy na przykład byśmy dostali zadania od Tosi. Dowiedzielibyśmy się, co u Tosi. Może by nam powiedziała, że to ona zmieniła te współrzędne. No nie wiadomo, nie wiadomo. Na razie wiemy, że szczelinobrama została aktywowana i że jest niestabilna. I że coś się wydarzy. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mamy tu ekran gdzieś. Gdzieś był. A teraz nie wiem. O, tu jest. A, on jest rozdział trzeci, sezon drugi. Jakaś zapomniana nagroda. Nieważne. Dobra. No, więc to było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. I widzimy się w następnych. Na razie.